Jednak widzimy, efekt jest taki, że jesteśmy już po przysiędze, udało nam się już wszystko skończyć z pozytywnym wynikiem i teraz tylko ruszać na weekendowe szkolenia, które przed nami i tak zaspokajać swój taki niedosyt, nawet bym powiedział, po tym przesadzowym szkoleniu, bo jeżeli ktoś naprawdę, że tak powiem, złapał tego bakcyla, to potrzebuje więcej i więcej. Kwestia organizacji czasu po prostu. Trzeba się dobrze zorganizować, wtedy czas jest i na służbę w WOT-ie, i na pracę, i na rodzinę. Także wszystko da się połączyć. A jak to jest z kobietami? Dużo jest tych kobiet? Kobiet jest niewiele, aczkolwiek dają radę. Tak jak powiedziałam, są silne, wytrwałe i oby ich więcej było. Jesteśmy dumni, że udało się zrealizować nasze wojskowe marzenia. Udział w tym przedsięwzięciu pomógł nam zdobyć nowych umiejętności. Stał się szkołą życia, a dzień mianowania na zawsze pozostanie w naszych sercach i umysłach. Zapewniamy, że jako podoficerowie, filar i kręgosłup wojska nie spoczniemy na laurach. Poleciały w gotowości z olczystej zbiórki. Z okazji żołnierzy śniegi wojskowej rozmiar mają na pierwszy obie poselski.